Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, przed nami kolejny materiał, kolejny wywiad, rozmowa, jak zwał, tak zwał. Jest z nami kolega Michał, witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Moi drodzy, dzisiaj właściwie Michał zgłosił się do mnie, że mógłby opowiedzieć o bardzo ciekawej wyprawie, podróży swojej i przede wszystkim obszarze, który dla nas jest taki troszeczkę no, znany gdzieś z telewizji może, czyli Alaska. Tak, zgadza się, byłem na Alasce. Byłeś na Alasce, to na początek powiedz w ogóle, jakie są twoje doświadczenia, to znaczy ile tam byłeś, czy pojechałeś do kogoś, czy pojechałeś z własnej nieprzymuszonej woli. Tak, pojechałem z własnej nieprzymuszonej woli. Pojechałem tam razem z moim tatem. Pojechaliśmy tam na 3 tygodnie. Pojechaliśmy tam do rodziny, między innymi do rodziny, ale oczywiście też pozwiedzać Alaskę. Czyli rodzinka, nie, no to od razu w innym świetle to staje, bo miałeś, że tak powiem, wywiad środowiskowy zrobiony taki z prawdziwego zdarzenia. Dokładnie tak, z osobą, która żyje na Alasce od urodzenia, także naprawdę. Dobra, to zacznijmy w ogóle od początku, czyli jak się tam dostałeś i jaki jest mniej więcej koszt, formalności i tak dalej. No to tak, dostałem się tam oczywiście samolotem. Podróż z Wrocławia, bo z Wrocławia wyruszaliśmy, samolotem do Frankfurtu nad Menem. Stamtąd przesiadka i później już bezpośrednio samolotem do Anchorage na Alasce. Do Anchorage. Teraz widzicie, tutaj będę Wam prezentował mniej więcej miejsca, czyli widzicie, gdzie to dokładnie leży. Co do położenia Alaski, no to chyba nie musimy tego tłumaczyć. Jeszcze mówiłeś o przesiadce i gdzie ta przesiadka była? We Frankfurcie nad Menem, w Niemczech. Ale i z Frankfurtu od razu do Anchorage? Tak, jest. Właśnie takiego lotu szukaliśmy i taki się udało znaleźć. O, wow. To teraz mi powiedz, ile kosztowały bilety i czy były wyśledzone, wyczekane, czy kupowane na gorąco? Bilety były kupowane z wyprzedzeniem. Tak patrzyłem tam na takich stronach, które tam przewidują mniej więcej ceny, kiedy kupować ten bilet. Mhm. I wtedy pokazała się taka sugestia, żeby wtedy kupować bilet. Więc podjęliśmy dość szybko decyzję. To było jakieś... no 7-6 miesięcy wcześniej, chyba 6, że lecimy na Alaskę. Koszt biletów to 5,5 tysiąca złotych obie strony za osobę. Mhm. Lot z Wrocławia łączony i tak dalej. W cenę wchodzi bagaż ten 20 kilo? Tak, jest. Jeden duży bagaż rejestrowany plus jeden bagaż podręczny. Okej. Okay. Czyli mniej więcej mówisz 5,5 tysiąca. No to, czyli to jest mniej więcej taki koszt jak do Ameryki Południowej. To również są podobne, widzę te tak. Koszty. Okej, okay, czyli rozumiem do rodziny, ale jaki okres Was interesował? Znaczy, no, przygotowywaliśmy się do tej podróży już dłuższy czas, więc tam sprawdziliśmy, że najlepszy czas na podróże na Alaskę to jest lipiec. Głównie lipiec i początek sierpnia, bo wtedy pogoda jest najbardziej przyjazna i jest tam po prostu najprzyjemniej. Okej, okay. Czyli no opowiadaj, jedziesz. Jak mnie coś szczególnie zainteresuje, to po prostu będziesz się wcinał i będziesz więcej mówił. Tak, więc tak, lot trwał 9,5 godziny. Oczywiście było opóźnienie, no ale to wtedy były takie zamieszania w Frankfurcie, że tam nie ma personelu i tak dalej, no ale w końcu samolot wyleciał, leciliśmy 9,5 godziny, no nawet znośnie było, lot przebiegł bez żadnych turbulencji. Tak, wylądowaliśmy w Anchorage. Niestety podczas lotu nad samą Alaską nie mogłem podziwiać całej Alaski z samolotu, bo akurat praktycznie cała Alaska była pokryta chmurami, więc niestety nie było nic widać. Natomiast jak już wylądowaliśmy, no to może teraz opowiem, jak wygląda taka procedura, ale to pewnie ta procedura przejścia, kontrola graniczna, to wszędzie w USA wygląda chyba mniej więcej tak samo, więc się ląduje, wypełnia się formularz, czy ma się coś do odslenia, tak lub nie. I stoi się w takiej kolejce do, to się nazywa US Customs, czyli to jest, nie wiem jak to jest po polsku słowo,
Kontrola graniczna, o tak. No i tam zadają pytania, na jak długo, po co się leci i tak dalej. Ogólnie urzędnicy są urzędnikami, ale starają się być raczej życzliwi. Co ciekawe, te formularze, jeśli chodzi o taką deklarację, co się przywozi i w jakich, ile się przywozi pieniędzy i czy się ma coś do ocenia, na lotnisku w Anchorage była w języku polskim, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że to takie mało popularne miejsce, żeby akurat był formularz w naszym języku. No to było dość zaskakujące. Ale to rozumiem, że mieliście tam do wyboru ileś języków i akurat wśród nich był polski, tak? Tak, bo w samolocie dostaliśmy w języku angielskim, ja uzupełniałem go w samolocie w języku angielskim, już był gotowy, natomiast tak z ciekawości zajrzałem tam na taką półeczkę, że było w języku polskim też, także bez problemu można było to, jak ktoś nie znał języka, nawet uzupełnić. To super, to z tym to się nie spotkałem nigdzie, szczerze mówiąc. No właśnie, to też takie było dla mnie zaskoczenie, że to na końcu praktycznie świata jest formularz w języku polskim. Tak. Więc ta kontrola nie trwała jakoś zbyt długo, wyszliśmy z lotniska, no i na nas już czekała rodzina, która nas odebrała z lotniska. I pojechaliśmy do domu naszej rodziny, to on się znajduje, no jak na Alaskę to blisko, bo 90 km od Anchorage, koło 100 właściwie, w takiej miejscowości niedużej, właściwie to jest taka osada, nazywa się Big Lake, koło takiego większego miasta jak Wasilla. I tam właśnie przez, no może nie cały czas, no powiedzmy pół pobytu, troszkę więcej tam przebywaliśmy, jako taka baza noclegowa. Właśnie tam. To może tak. Jeśli chodzi o Big Lake, to w ogóle te osady na Alasce są bardzo ciekawe, bo u nas wioski, to wiadomo, jest bardzo domy blisko siebie są skumulowane, sąsiad obok sąsiada i tak dalej, natomiast w tej osadzie Big Lake centrum osady wygląda w ten sposób, że jest rondo, stacja benzynowa Tesoro, obok druga stacja benzynowa, poczta i taki sklep spożywczo właściwie wielobranżowy Three Bears Alaska, czyli tam to jest super to w ogóle ten sklep, bo tam właśnie można kupić łopatę, odśnieżarkę, praktycznie wszystkie warzywa, owoce, no praktycznie wszystkie produkty spożywcze można tam kupić. No takie jakby połączenie Castoramy z sklepem spożywczym. To jest naprawdę przydatne na Alasce, żeby to było w miarę blisko. Tam, prawda? No właśnie, gdzie można kupić. Właśnie widzowie oglądają teraz ten sklep, o ile dobrze go znalazłem. No, pierwsza myślę, rzecz, tak, która się rzuca w oczy, terenu im nie brakuje, nie? Tak. Teren, no właśnie o to chodzi. Te wszystkie miejscowości są bardzo rozległe. To jest taka jedna główna ulica i te domy takie parterowe, niskie, tam maksymalnie trzypiętrowe, daleko od siebie, duże place do parkowania dużych amerykańskich samochodów. Tak, to właśnie to tam tak wygląda. I nasz dom był kilkanaście kilometrów, powiedzmy, od centrum Big Lake, bo to się jedzie potem asfaltem, potem się skręca w taką drogę szutrową. Tą drogą szutrową jedzie się kilka kilometrów właściwie, taką bardzo krętą drogą szutrową. Oprócz tego, że ta droga jest kręta, to są też wzgórza, więc co chwilę jest w górę, w dół, w prawo, w lewo. Przejeżdża się obok tam jakieś tam, są takie znaki, że tu jest taka numer jakby posesji, że jak się skręci w tą drogę, to się dojedzie do tego adresu. Bo to wszystkie te praktycznie te domy tych mieszkańców są dość daleko od tej głównej drogi, tam trzeba kawałek podjechać. I właściwie to tak wygląda. No, wiadomo, dojechaliśmy na miejsce, prawda, jesteśmy bardzo przyjemnie i no w ogóle bardzo życzliwie przyjęcie, no nic dziwnego, a prawda, rodzina tłukła się z drugiego końca świata, żeby ich odwiedzić, także to było bardzo, bardzo, bardzo miłe. Tak, no to praktycznie był pierwszy dzień. I potem sobie nas nie męczono i poszliśmy, prawda, odpocząć po całej podróży. Oczywiście mieliśmy jet lag i no, to było dość takie znaczące. No dobrze, to może tak. Opowiem troszkę teraz o samym Anchorage, bo to był pierwszy punkt naszej wycieczki, żeby zwiedzić miasto. A zwiedzaliśmy miasto dlatego, że tak się akurat złożyło, że przez
ostatnie 3 tygodnie na Alasce, to był w ogóle ewenement, nie padał w ogóle deszcz. Była susza. To się nie zdarzyło od 30-40 lat. Wszyscy się dziwili, co się dzieje, że nie pada deszcz od 3 tygodni. No i akurat jak przyjechaliśmy, no to się zrobiła akumulacja i zaczęło padać. I padało no dość mocno. Temperatura spadła do około 13 stopni Celsjusza, 12. To było oczywiście w dzień, tak? W nocy spadało troszkę mniej było. Gdzieś tak pewnie koło, myślę, 6-5 może stopni Celsjusza. No więc naszym takim logicznym wyborem było właśnie miasto, duże miasto, bo jak pada deszcz, to coś idzie zobaczyć w tym mieście i prawda, nie bardzo się zmoknie i po prostu to się uda. Na szczęście od naszej rodziny dostaliśmy, to jest właśnie kluczowe chyba w tej naszej podróży, został nam użyczony samochód. I dzięki temu samochodowi naprawdę zwiedziliśmy Alaskę na kołach. Bo tak, jeśli chodzi o zwiedzanie Alaski, ogólnie Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że i Alaski szczególnie, to jak się nie posiada samochodu, to jest duży problem. No niestety praktycznie wszędzie da się dojechać samochodem. No, oczywiście tutaj mówiąc w okolicach Anchorage. I samochód jest głównym środkiem transportu w USA. No, jakieś tam inne środki transportu powiedzmy, że istnieją, ale jest kolej, która jeździ z półwyspu Kenai. To jest bardziej taka kolej właściwie turystyczna z miejscowości Seward, która i potem jedzie na samą północ do Fairbanks. Natomiast bilety kolejowe na Alasce są bardzo drogie i po prostu aż mnie wbiło w fotel, jak zobaczyłem, ile kosztuje bilet z Anchorage do Fairbanks koleją. No naprawdę, no, kosmos. Bo to było, ja tu gdzieś sobie zapisałem, $269 za bilet kolejowy. To mnie wbiło w fotel. No kurczę. To naprawdę, to samoloty tyle nie kosztują czasami, a to kolej była, prawda? Co prawda, no powiedzmy tak, że zaletą tej kolei jest to, że wagony, bo to też jest chyba w Szwajcarii są takie wagony, te wagony mają szklany jakby dach i po prostu jak się jedzie, to naprawdę widoki są prawie, powiedzmy, że 360 stopni można oglądać przyrodę. To jest plus. Tak, no to tak, wracając do Anchorage, to właśnie został nam użyczony ten samochód. I pojechaliśmy tym samochodem do Anchorage. Miasto zupełnie nie przypomina oczywiście europejskiego miasta. To w ogóle miasto nie wygląda jakby było duże, a to jest w sumie największe miasto Alaski. W ogóle praktycznie nie ma wieżowców. Są takie wieżowce, ja wiem, może 20-piętrowe, może 25 i to może jest ich może 4, może 3. Takie dość senne miasteczko. W Anchorage mieszka 279 tysięcy ludzi. Także. A w nas całej Alasce mieszka ponad 700 tysięcy, czyli powiedzmy takie miasto jak Wrocław. To jest populacja całej Alaski. A Alaska, to już w ten sposób powiem, ma powierzchnię 1,7 miliona kilometrów kwadratowych, czyli 5 razy jak Polska, coś takiego. Także, a ilość ludzi tyle co we Wrocławiu. Także sobie proszę wyobrazić, jak ci ludzie są rozproszeni i po prostu jak bardzo dużo powierzchni jest niezamieszkałej. Także to jest coś niesamowitego. Tak. No i w Anchorage mam do polecenia parę miejsc, które warto zobaczyć. To na pewno jest Muzeum Awiacji. Muzeum Awiacji to jest po prostu super gratka dla ludzi, którzy się interesują samolotami, bo oprócz tego, że jest tam można zobaczyć wiele różnych modeli samolotów, to można też dowiedzieć się troszkę o historii samego Anchorage jako lotniska, ogólnie podróży między miejscowościami na Alasce za pomocą samolotów. I tam też jest parę takich modeli bardzo takich starych, historycznych, które tutaj miały wielki wkład w rozwój Alaski. No i tak, jakbym miał opisać Alaskę 3 słowami, to by było tak. Przestrzeń, przyroda, ożywiona i nieożywiona i samolot. To jest coś niesamowitego. Ile jest samolotów prywatnych na Alasce? Po prostu to są setki, tysiące samolotów. I właśnie przy tym muzeum jest pas startowy stworzony, jest pas startowy na wodzie. Są w sumie 2 pasy startowe na wodzie. I z okien tego muzeum można obserwować, jak samoloty
startują właśnie z tego pasa. I tych samolotów jest mnóstwo, bo z Muzeum Awiacji widać też pas startowy głównego lotniska w Anchorage i widać, jak non-stop tam te samoloty startują i lądują. Naprawdę zatrważająca ilość samolotów, i rejsowych, i cargo, i tych małych, i no kosmos. Po prostu jak ktoś uwielbia samoloty, to po prostu będzie w niebo wzięty. Oprócz tego, jako ciekawostka, w tym Muzeum Awiacji jest zdemontowana stara wieża kontroli lotów i postawiona niżej i można sobie tam wejść, no tą wieżę kontroli lotów, ona jest tak gdzieś, no wiem, na wysokości drugiego piętra. Można z tej wieży podziwiać widoki właśnie na te pasy startowe wodne oraz na samoloty, które startują i lądują. I uwaga, teraz super gratka, bo w środku w tej wieży jest zamontowany taki ekran ze znanej strony Flight Radar 24 i można patrzeć na żywo na samoloty podchodzące lub startujące na tym lotnisku właśnie w Anchorage. No naprawdę, gratka super. Naprawdę bardzo mi się to podobało, bo ja też samoloty lubię. I no, naprawdę bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi tutaj o atrakcję turystyczną. Z tego, co tutaj widać, to jest na zasadzie takiej, jak ludzie mają nad akwenami różnymi motorówki, to widzę, że ci ludzie mają po prostu zamiast motorówek takie wodosamolot, tak. No i właśnie to może opowiem troszkę teraz o samolotach na Alasce. Samoloty na Alasce są po prostu nieodzowne i praktycznie rzecz biorąc niezbędne. Wiele tutaj wokół Anchorage, te wszystkie miejscowości, one są połączone drogami takimi asfaltowymi głównie i tutaj problemu nie ma. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam takie miejscowości, które są przy rzece albo gdzieś dalej troszkę w lesie, no to praktycznie jedyna droga do lotu, szczególnie zimą, to no właściwie dojazdu, to jest właśnie samolot. No i tutaj mój wujek, który właśnie mieszka na Alasce, był pilotem, już przeszedł na emeryturę, był pilotem i jeszcze jak miał siłę i ochotę, to dorabiał sobie do emerytury, bo miał własny też samolot, taką Cessnę i rozwoził pocztę. Tak po prostu, żeby troszkę dorobić, to po prostu sprawiało mu to radość, że może jeszcze latać samolotem, to rozwoził pocztę. Właśnie do takich miejscowości, no powiedzmy, niedostępnych dla kół samochodu. No i właśnie ta ilość samolotów na niebie to robi niesamowite wrażenie, bo ich jest non-stop, jeżeli jest taki właśnie bezchmurny dzień, to je widać i słychać. Gdzieś tak jakieś brzęczenie jakiegoś samolotu i co chwilę jakiś jeden leci w jedną stronę, drugi leci w drugą stronę i też jest bardzo dużo właśnie wodno-samolotów, czyli z tymi pływakami, bo no, taka kolejna ciekawostka, jezior na Alasce jest więcej niż ludzi. Bo jezior na Alasce jest ponad 3 miliony. Także to robi no naprawdę, ja byłem też zaskoczony, że aż tyle jezior jest na Alasce i na tych właśnie jeziorach te samoloty często lądują. Kolejną taką rzeczą, jeśli chodzi o awiację, to na Alasce są przeprowadzane takie zawody z krótkiego startu i lądowania. To są samoloty STOL w skrócie i jest taki bardzo ulubiony przez Alaskańczyków model samolotu, to jest chyba Piper Cub i oni go bardzo lubią odchudzić, wzmocnić, żeby jak najszybciej wylądować, dotknąć ziemi i się zatrzymać. I po prostu jest taki, są takie konkursy w tym, żeby jak najszybciej wylądować tym samolotem lub wystartować. I potem jest to mierzone, są nagrody. No, takie rozrywki właśnie na Alasce są właśnie, że jak najszybsze starcie i lądowanie. No, jeśli ktoś bardzo się tym interesuje, to na YouTubie są takie filmy, jak można właściwie zobaczyć, jak ten samolot praktycznie ląduje na wszystkim, bo ma takie grube, miękkie, terenowe opony. One lądują na brzegu na przykład rzeki, gdzie jest płasko i równo i dość twardo i potrafią w ciągu, ja wiem, jeżeli jest dobry wiatr pod skrzydło, no to w ciągu paru metrów potrafią wystartować i po prostu w moment samolot, jak helikopter praktycznie startuje w górę, to jest coś niesamowitego. No i wracając do tego jeszcze muzeum, cena wstępu nie była jakaś duża, naprawdę polecam, bo można wiele samolotów obejrzeć, zrobić sobie zdjęcie, no naprawdę bardzo fajne miejsce. Ale widzę, że te samoloty, one są, że tak powiem,
są w różnym stanie, może tak. No są ale w różnym, ale one są w halach, czy nie? Bo częściowo widzę, że część jest w halach, te takie najbardziej zabytkowe są pod przykryciem w środku, natomiast te takie inne są niestety na zewnątrz. No i tam ząb czasu jest czasem naruszył. Mhm. Tam jest taki, no nie dobrze pamiętam, chyba F-15 stoi, taki fajny. Tak, jest, jest. Tak, tak. To można zobaczyć. I chyba Boeing 737-200 chyba stoi. Można wejść do środka, zobaczyć, jak to wygląda. No, ciekawe. Ciekawe to jest zrobione. No, ale no mówię. Zobaczyć to wszystko na żywo, to jest super. No i też miałem taką okazję właśnie, jak mój wujek przewiózł mnie wzdłuż tego pasa startowego, to po prostu naprawdę tysiące prywatnych samolotów, które stoją zaparkowane i czekają na właściciela, żeby gdzieś polecieć. To jest naprawdę, robię wrażenie. No i oprócz tego, jak już tam, tak powiem, mieszkaliśmy, to często zdarzało się, że w cudzysłowie budziły nas samoloty odrzutowe i to były F-22 Raptor lub F-35 na dopalaczach. Lubią sobie polatać tam, bo tam właśnie w Anchorage niedaleko jest baza. Ale to jeszcze może później do tego wrócę, bo też jest co opowiadać. Coś mi się wydaje w halach, że to będzie chyba potrzeba podzielić na odcinki, bo ja mogę gadać chyba ze 4 godziny na tej Alasce, bo dopiero jesteśmy w Anchorage, a gęba mi się, że tak wyrażę, mi się nie zamyka. No to wyjedźmy z Anchorage. Dobrze. To tak, miasteczko ogólnie, miasteczko, takie typowo amerykańskie, jak to ktoś na filmach gdzieś widział, takie, ale z tych mniejszych, tak? Policji praktycznie nie widuje się na ulicy, tak jak gdzieś to się widzi w jakichś tam filmach, czy nawet na jakichś tam, to nie, policja jest praktycznie niewidoczna, nigdzie się tam za bardzo nie kręci. Tam parę razy widziałem na drodze, jak mierzyli prędkość, jak u nas, tak? Radarem stali, ale to był chyba jakaś akcja, bo wtedy chyba ze 5 radiowozów naliczyłem, no to rzeczywiście chyba jakaś akcja mieli, a tak to są niewidoczni policjanci, gdzieś tam chyba tylko na jakieś konkretne wezwania jeżdżą, no nie wiem. Albo tak dobrze się ukrywają, nie wiem, bo u nas to jakoś bardziej jestem wyczulony chyba na radiowozy, nie wiem. Tak. Jeśli chodzi, co tam jeszcze? Aha. O, to może miejsce do zjedzenia, tak, bo w Anchorage jest jedna pizzeria, którą z całego serca polecam i jest bardzo ciekawą pizzerią, bo to miejsce zostało wymyślone w ten sposób, że w pizzerii są puszczane filmy. Jest taka mikro sala kinowa i podają, że w tego dnia będzie puszczany taki film i można kupić pizzę i w cenie pizzy jest też, powiedzmy, bilet do tego mikrokina. I ludzie tam chodzą i na filmy, i pogadać. A oprócz tego pizza jest po prostu przepyszna, naprawdę bardzo dobra pizza, pyszna, naprawdę. Tylko właśnie nie powiedziałem, co za pizzeria, to też śmiesznie, zaraz powiem. Tam ją znajdę, a gdzieś to miałem zapisane. Bo ja nie pamiętam nazwy. To ona miała, o, Bear Tooth, czyli niedźwiedzi ząb, tak się nazywa, Bear Tooth Pizzeria. Tak, to na pewno jak wpiszecie, Theater Pub, o tak, to jest to, dokładnie to, bardzo dobra pizza. Jeżeli będziecie mieli okazję być, to naprawdę musicie spróbować tej pizzy, bo jest naprawdę świetna. Tak. Co tam jeszcze? Anchorage zwiedzaliśmy w ten sposób, że no, padał deszcz, a wręcz lał, więc to muzeum nam trochę ratowało życie. Można było jeszcze ewentualnie w Anchorage pochodzić, no pochodziliśmy po tych głównych ulicach, no to weszliśmy do centrum handlowego, no to centrum handlowe, to ostatnio właśnie słuchałem tutaj podcastu o Białorusi i mówiliście tam o tych zachodnich centrach handlowych i to tam tak wygląda, jakby centrum handlowe zatrzymało się powiedzmy w latach no 90., początek 2000. To tak trąci myszką troszkę. Ludzi było, tak powiedziałbym, średnio dużo. Nie za dużo, ale nie za mało. Tak akurat, tak. No ale nie robiło takiego niesamowitego wrażenia, patrząc jak dzisiaj w Polsce mamy te nasze galerie handlowe, to wyglądało, powiedziałbym, przeciętnie. Na ceny nie patrzyłem ubrań, ale wydaje mi się, bo znaczy w jednym sklepie patrzyłem, no to jeśli chodzi o takie markowe dżinsy na przykład, no to wydaje mi się, że były, i tam szczególnie jak była przecena, no to były tańsze. Jakieś tam Lee czy coś takiego, no to dżinsy naprawdę, jeśli ktoś no, lubi, to mi się wydaje, że w USA właśnie chyba warto sobie kupić takie rzeczy, szczególnie na przecenie. Co tam dalej?
Jeśli chodzi o Anchorage, no w zasadzie... Wyjeżdżamy z Anchorage. Tak, chyba tak. A, dobrze. Wyjeżdżamy z Anchorage, kierujemy się na północ. Zaraz obok Anchorage jest baza amerykańska Elmendorf i to jest też bardzo ciekawe miejsce, ponieważ akurat tak się udało, że były tam pokazy lotnicze i nasza rodzina nas zaprosiła i zawiozła na te pokazy lotnicze. I to kolejna rzecz, która po prostu wgniotła mnie w fotel, bo organizacja tych pokazów była niesamowita, bo wjeżdżało się wszystko, na każdym takim skrzyżowaniu w bazie wojskowej stał żołnierz i kierował ruchem, bardzo szybko, sprawnie to szło. Auta parkowały praktycznie na pasie startowym, znaczy na takiej trawie pomiędzy pasami startowymi, a tych aut było no 10 tysięcy. Były zrobione wejścia, takie powiedzmy pseudobramki, gdzie pilnowali żołnierzy z ostrą bronią. Z długą bronią. Taka kontrola bezpieczeństwa w miarę dokładna, ale bez jakichś tam bardzo, bardzo rygorystycznych. Parasolek nie można było wnosić, ludzie zostawiali parasolki. No i tak, bo byłem na pokazach lotniczych w Polsce, w Radomiu i mam porównanie. Więc samolotów było zatrzęsienie, było kilka... dwa chyba C-130 Herkulesy, były Globemastery chyba też z dwa. Były samoloty, których ja nie pamiętam nazw. Był taki naddźwiękowy bombowiec amerykański, nie pamiętam nazwy. Bardzo dużo samolotów i uwaga, co najciekawsze. Do każdego z samolotów można było wejść, wszystkiego dotknąć, oczywiście pod nadzorem. No dzieciaki to po prostu były w niebo wzięte, że mogły tam wejść do kabiny pilotów i tak dalej, mogły zajrzeć. Oczywiście tam żołnierze pilnowali, żeby tam nic nie dotykały za bardzo, natomiast zdjęcie jak najbardziej można było sobie zrobić, wejść sobie do wielkiej ładowni Globemastera, wyjść z boku, no wszystko można było z każdej strony zwiedzić. Odpowiadali bardzo chętnie, bardzo mili byli ci żołnierze na pytania. Bardzo fajnie to było zorganizowane. Były też wystawione F-22 Raptor oraz F-35. Można było bardzo blisko podejść do tych samolotów. Było otoczone taką, powiedzmy, niedużą barierką. Z samego samolotu dotknąć nie można było, ale można było naprawdę bardzo blisko podejść, także super. Był też F-4 Phantom, jak ktoś się interesuje. Można było akurat tego można było dotknąć praktycznie z każdej strony, bo nie byłby za barierkami. No i pokazy lotnicze. No to oczywiście chwali... To widać było, że piloci są wojskowi, a nie akrobatyczni, bo potrafili jakieś tam takie podstawowe rzeczy, natomiast huk F-22 naprawdę robił wrażenie. Ogólnie huk był niesamowity. Samoloty latały bardzo blisko, oczywiście nie nad publicznością. Widok bardzo dobry z każdej strony, jak to na pokazach lotniczych bywa. Naprawdę, nie żałowali tutaj pieniędzy Amerykanie, bo chcieli się pokazać swoim ludziom, że mają takie piękne lotnictwo, no i bardzo, bardzo pięknie się pokazali. Całe chyba to trwało, nie wiem, 5 godzin te całe pokazy, bardzo mi się podobały. O, Halak, to może pytanie dla ciebie. Był tam nawet polski akcent lotniczy. Może byś zgadł, cóż za to samolot mógł tam być w USA na Alasce, jak myślisz? Nie mam pojęcia, słuchaj. Jedyne nasze takie reprezentacyjne to chyba MiG-29, no ale nie wiem, czy tam... Nie, MiGów nie było w ogóle, natomiast to mnie zaskoczyło, bo był tam M-28 Bryza w służbie chyba kanadyjskiej, tak mi się wydaje, że to był kanadyjski albo amerykańskiej, i nasz polski, powiedzmy, że polski samolot, także byłem zaskoczony, że tam taki polski akcent był, także był. No, spotkałem w ogóle też Miss Ameryki. To było bardzo miłe spotkanie. Bardzo miła i bardzo piękna pani. Bardzo uśmiechnięta. Naprawdę, naprawdę, no, dwa słowa zamieniliśmy. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, to uciekamy z bazy może, tak? Czy coś masz jakieś pytania? To chętnie odpowiem, ale... Uciekamy. Uciekamy z bazy w plener. Plener, dobrze. Trochę może teraz trochę przyrody. Tak, z Anchorage do Fairbanks, a właściwie no, do Fairbanks prowadzi droga numer 1 i numer 3 i po prawej stronie drogi numer 1, jak się jedzie z Anchorage, są góry Chugach. To są takie niezbyt wysokie, względnie niezbyt wysokie góry, ale bardzo piękne. Ogólnie Alaska to
dostał, to jest raj dla fotografów. To jest raj dla fotografów, gdziekolwiek by się nie pojawili, to można zrobić takie zdjęcie, że szczena opada. Naprawdę, gdzie się nie wyceluje, po prostu jest pięknie. Niesamowicie. Byłem w Alpach, widziałem Alpy. Alpy robią niesamowite wrażenie. Ale Alaska, jadąc samochodem, po prostu patrząc z autostrady na lewo i prawo, po prostu mnie wgniatała w ziemię. Bardzo mi się to podobało. Dobra, to tak. Jeśli chodzi o Alaskę, byliśmy też w takiej farmie reniferów w miejscowości Palmer. To jest na północ od Anchorage. Nie wiem, czy tam widzisz to Palmer, czy nie. W miejscowości tej znajduje się farma reniferów. Niby nic takiego ciekawego, natomiast chciałem po pierwsze zobaczyć renifery z bliska, powiedzmy tak oko w oko. Plus można było tam nakarmić łosia. I powiem szczerze, że ja wiedziałem, że łoś jest naprawdę duży, ale jak podeszło się do tego łosia i dało mu się tą gałązkę, to on złapał tą gałąź i jak on pociągnął tą gałąź ze sobą, to po prostu wpadłem na płot. Nie spodziewałem się tego, że jest po prostu tak silny i no, zaskoczył mnie tym bardzo. Łoś robił no, niesamowite wrażenie, naprawdę. No, łosie są rzeczywiście duże. A powiedz mi, czy, no bo mieszkaliście u rodziny, ale czy również wynajmowaliście jakieś miejsca, gdzieś wypuściliście się dalej? Tak, też wynajmowaliśmy miejsca. Wynajmowaliśmy miejsca na południu, na półwyspie Kenai. To może też przeskoczymy troszkę. Byliśmy w miejscowości Witter, w Hitter to się pisze. I tam w ogóle też ciekawa sprawa, bo miejscowość praktycznie jest drogowo odcięta od Alaski. Tam można dotrzeć albo przez łodzią, jest port, albo za pomocą tunelu. I tak, i ten tunel jest jednocześnie drogowo-kolejowy, czyli tak, jest jedna nitka, tylko jedna nitka, która prowadzi z jednej strony Wielkiej Góry na drugą. I co 15 minut ruch jedzie z jednej strony w drugą stronę i potem za 15 minut odwrotnie. Plus jeszcze jest przerwa pół godziny na pociąg w jedną i w drugą stronę. I tak tam się właśnie ten ruch odbywa przez ten tunel. A tunel ma długość 4 km, także jest dość długi. I on jest czynny chyba, jak dobrze pamiętam, od 5.30 do 23.15. Czyli jak ktoś zostanie w Witter po 23.15, to musi tam nocować do rana, bo wyjazdu stamtąd nie ma. Sam tunel jest płatny, kosztuje $13, kosztuje wjazd i oczywiście powrot jest jakby w tej samej cenie, jeśli to mówię. A pojechaliśmy do Witter z tego powodu, że z Witter są organizowane takie wycieczki, które się tak reklamują, 26 lodowców w 6 godzin. I jest taki statek, katamaran, bardzo szybki, tam osiąga około 60 km na godzinę. I kupuje się bilet na te 6 godzin na przykład i katamaran wypływa w morze tutaj w te wszystkie, w te fiordy. I tak, i mogę też tą wycieczkę mogę jak najbardziej polecić, bo kosztowała ona ponad 100 dolarów, 150 dolarów czy coś takiego, ale naprawdę jest warta tych pieniędzy. Bo tak, przez 6 godzin mamy zapewniony obiad na pokładzie. Jest w ogóle gwarancja, że się nie dostanie choroby morskiej i to mogę potwierdzić, bo mimo jakichś tam fal, to w ogóle katamaran był bardzo, bardzo stabilny. W ogóle nie bujało, naprawdę tą wysokiej klasy łódź. No i oprócz tego jest tam przewodnik, który opowiada oczywiście w języku angielskim. A kapitan statku płynąc wypatruje życia morskiego gdzieś tam w głębinach. Czyli jeżeli zauważy, że na przykład płyną delfiny, to zwalnia, skręca i ustawia się tak, żeby płynąć razem z delfinami. I rzeczywiście potem mówi i ludzie wychodzą na ten pokład z przodu i mam takie nagrania, jak po prostu delfiny bawią się z tą łodzią i wyskakują tuż przed dziobem i tak dalej. To też niesamowite wrażenie robi. Naprawdę niesamowite. Też tam oczywiście szuka jakichś innych form życia, że tak się wyrażę, jakieś tam lwy morskie, które wypoczywają na skałach, też podpływa, można sobie zrobić zdjęcie, co prawda dość daleka, ale to naprawdę fajnie wygląda. No i oczywiście gwóźdź programu to było, jak wypatrzył wieloryba, no to było super, naprawdę. Jak wynurzył tą płetwę i chlapnął i to było niesamowite.
to Ale wiesz, czuję to. ludzi oblep, czy raczej pusto? Oblep, jakby to powiedzieć, no statek był pełny, w sensie prawie wszystkie siedzenia, które tam były zajęte. Natomiast w ogóle nie czuło się tego, bo te siedzenia były dość daleko od siebie, tam są takie stoliki, to nie było czuć takiego natłoku, że po prostu trzeba się przyciskać, żeby coś zobaczyć. Nie, nie, to było tak, myślę, tak rozsądnie skonstruowane. No i oczywiście gwóźdź też programu to było, że podpływa pod sam lodowiec, gdzie pływają już tam, pływa kraj i też takie małe góry lodowe. No oczywiście ludzie byli trochę przerażeni, no bo on w te góry lodowe, takie małe kry uderzał, czy w ogóle wytrzyma ten katamaran. No oczywiście, że powiedział, że tak, że katamaran jest odporny, także niech nikt się nie boi. No i tam takie, prawda, bajery, że wyciągają ten lód, który pływa na pokład za pomocą takich siatek i można sobie zrobić drinka z lodem z lodowca. I to takie wow, prawda? No, kurka, takie. ale to niebezpieczne, bo to mogą być... Wiesz, jak się filmy te o zombie zaczynają często, nie? Tak, tak, właśnie. Woda z lodowca. Tak. I naprawdę blisko podpływał pod ten lodowiec. Akurat było też fajnie, bo padał deszcz oczywiście, bo wciąż padał deszcz, więc ten lodowiec zmienił kolor na taki niebieski. Naprawdę pięknie to wyglądało, bardzo, bardzo fajnie. No wiadomo, to 6 godzin jest, to ja super szybko to staram się opowiadać, ale co chwilę było coś ciekawego. Było też tak raz, że po prostu płynęliśmy obok jakiegoś fiordu, była tam taka kamienista plaża i nagle kapitan dał całą wstecz, zatrzymał, no może nie całą wstecz, ale zatrzymał praktycznie katamaran i mówi, żeby patrzeć w prawą stronę, bo właśnie na brzegu jest niedźwiedź czarny, gdzieś tam biegał i ludzie tam wybiegają i no nie przyznam się, być może przez ułamek sekundy gdzieś w tych zaroślach ta głowa mignęła, ale to było na tyle dość daleko i tak bardzo szybko się ten niedźwiedź schował, jakby zauważając, że jest powiedzmy obserwowany przez wielki katamaran, to, że po prostu go za bardzo nie było widać, ale wydaje mi się, że przez ułamek sekundę go widziałem. Także no. No i oczywiście potem powrót do portu i tak dalej i powrót już później z powrotem do naszego miejsca zamieszkania. Tak, może jakieś pytania, nie wiem, bo ja to mówię non-stop i nie daję ci dojść do głosu może. Pytania takie, na przykład ile kosztują tam kwatery i co to było? Kwatery. Staraliśmy się właśnie tego unikać, ale widzieliśmy, że nie unikniemy tego, bo tak, kwatery kosztują, no szczególnie, że właśnie dolar no, był bardzo drogi wtedy, w tym okresie, bo to w tym roku byłem, no to... Znaczy mieszkaliście w tym Witer? Nie mieszkaliśmy w Witer. My mieszkaliśmy, później była kolejna wycieczka, pojechaliśmy też na tym samym półwyspie, jest taka miejscowość Cooper Landing. To teraz o tym może opowiem. Cooper Landing... No a ile kosztowało najpierw? To było w ogóle tak. Jeśli chodzi o to, może tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś chce jechać na Alaskę i nie rezerwuje wcześniej noclegu, to jest duży problem, żeby go znaleźć. Bo noclegów jest ograniczona ilość, a ludzi jest bardzo dużo, dużo chętnych i no, ich nie ma. I po wielu poszukiwaniach udało się nam znaleźć na jakimś Airbnb, to też nam rodzina bardzo pomogła. I koszt tego to było chyba $120 za jedną noc. Mhm. A no, warunki były takie, powiedzmy, nie no, w porządku były. To był taki duży pokój, dwa łóżka, takie podwójne, taka kuchnia, taka mikrokuchnia i łazienka, tak? $120. No. To są właśnie amerykańskie ceny. One dla mnie są totalnie zaporowe. $120 jest za noc, to jest abstrakcja zupełnie, nie? Tak, to, no, to było Airbnb, a nie jakiś tam hotel, tak? Czyli jedzenie we własnym zakresie oczywiście. Mhm. Tak, a pojechaliśmy do Cooper Landing z powodu takiego, że niedaleko Cooper Landing jest Russian River. To jest taka tak zwana rosyjska rzeka. I to jest ciekawe z tego powodu, że w tej rzece właśnie w lipcu płyną łososie do góry, pod prąd. I koniecznie chciałem to zobaczyć, jak to wygląda. I poszliśmy statem zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście tam są w ogóle dwie ścieżki. Najpierw szliśmy w ogóle korytem rzeki, gdzie spotkaliśmy wędkarzy,
Ale potem okazało się, że ścieżka się kończy i dalej już pójść nie można, chyba że chce się brodzić centralnie w wodzie, więc musieliśmy się wracać. To też tak, no, to tam trzeba zwracać uwagę na te rzeczy. Potem już szliśmy dobrym szlakiem, no i oczywiście doszliśmy do takich wodospadów Russian Falls, to jest tam bardziej na południe patrząc, no i tam było widać bardzo fajnie te skaczące łososie, super to wyglądało. Oczywiście jest mnóstwo wędkarzy, którzy łowią tę rybę i tam jest takie prawo, że możesz złapać tyle ryb, ile chcesz, natomiast w ciągu jednego dnia możesz tylko jedną rybę zabrać do domu. I oni tego pilnują bardzo. I oczywiście wstęp do tego jakby rezerwatu, nazwijmy w ten sposób, jest płatny. Tam chyba $13 za auto kosztuje, tak? Bo to głównie autem się tam wchodzi. Nie wiem, czy pieszych uwzględniają, nie mam pojęcia, bo w sumie nie zwróciłem uwagi, ale myślę, że tak. Jeszcze tam taka, w ogóle tam taka ciekawostka, bo jak byliśmy w Cooper Landing, to ten właściciel tego Airbnb przestrzegł nas, że w Russian River była widziana matka niedźwiedzica z trzema małymi. I bardzo nas ostrzega, żebyśmy uważali, bo tam wzdłuż tej rzeki Russian River rzeczywiście dochodzi do takich incydentów, że po jednej stronie stoją wędkarze, a po drugiej stronie po prostu są niedźwiedzie i żerują na tych łososiach. No, w ogóle ten pan właściciel miał tak poważną minę, wręczył nam spray na niedźwiedzie, taki powiedział, że to jest super mocne i żebyśmy go wzięli, bo różnie może być. No to byliśmy troszkę zaskoczeni, tacy, no powiedzmy, przejęci. No kurczę, no jeżeli już, prawda, Alaskańczyk mówi, że rzeczywiście tam są te niedźwiedzie, no to tak jest. I rzeczywiście tam w tym jakby obozie były takie kartki wywieszone, że uwaga na niedźwiedzie, że są w pobliżu i żeby być czujnym. I w ogóle też taka sprawa, to ciekawostka kolejna, bo tak, w Polsce jesteśmy uczeni, że jak idziemy do lasu, to żeby być cicho, prawda? Mhm. A tam, jeżeli nie chcesz spotkać niedźwiedzia, to trzeba być głośno. I bardzo często właśnie jacyś tam turyści, tacy powiedzmy piechurzy, to mają przytroczony do plecaka gdzieś z tyłu taki kubek ze stali nierdzewnej i on jak on idzie, to on tam dzwoni, tak? Albo niektórzy w ogóle to już mają naprawdę dzwonki przyczepione po to, żeby one dzwoniły. Żeby one dzwoniły, żeby niedźwiedź słyszał i jak niedźwiedź słyszy, to z reguły po prostu ucieka gdzieś tam dalej, bo nie chce mieć kontaktu z człowiekiem. Bo w ogóle, jak ktoś chce spotkać niedźwiedzia na żywo, to jak naprawdę bardzo tego chce, to na Alasce to myślę, że to jest na 100% do zrealizowania, bo ja spotkałem na żywo na Alasce 4 niedźwiedzie. Także to myślę, że bez problemu da się to zrobić, jeżeli bardzo ktoś chce. Natomiast czy to jest bezpieczne? Bardzo dużo w ogóle zwracają uwagę na bezpieczeństwo i mówią o tym, żeby po prostu nigdy nie zaskakiwać niedźwiedzia, bo jeżeli niedźwiedź zostanie zaskoczony, to wtedy jest nieobliczalny. I też tam tutaj mówili, że jak spotkamy niedźwiedzia, to żeby nie uciekać, żeby po prostu się powoli cofać, nie uciekać. Bo jeżeli zaczniemy uciekać, no to na 90% on ruszy za nami, no i skończy się to bardzo źle. Także, no tak to wyglądało. Co tam jeszcze? To, bo nie wiem, czy masz jeszcze jakieś pytania co do tego, tych niedźwiedzi, tych łososi, czy jedziemy dalej? Nie, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Tak. Może tak. Troszkę może tak teraz zmienimy trochę temat, tak społecznie, bo jak wiesz, jak wszyscy pewnie wiedzą, Alaska została odkupiona od Rosji przez Stany Zjednoczone w 1867 roku. I oczywiście rosyjscy osadnicy, tam część z nich pozostała na tej Alasce. I oni, ci rosyjscy osadnicy, głównie mieszkają właśnie na tym półwyspie Kinej. Oni tam właśnie te Cooper Landing, Bear Creek, Seward, to te właśnie wszystkie miejscowości, to ta mniejszość rosyjska pozostała. I raczej oni nie czują jakiegoś wielkiego związku z Rosją, natomiast mimo wszystko czują się troszkę odrębnymi tymi Rosjanami, znaczy mieszkańcami Alaski, ale pochodzenia rosyjskiego może w ten sposób. No, jest tam tak, próbują to jakby troszkę manifestować. Tam przy jednej, może tam gdzieś mijaliśmy cerkiew, to tam była może taka malutka rosyjska flaga, ale to
To może to. No ale pewnie nie. Zdają sobie sprawę z tego, że gdyby mieszkali po przeciwnej stronie barykady, to by tak ładnie nie mieli, nie? Oj, na pewno, zdają sobie sprawę, na pewno. Bo tam to jest Saigon. Tak, tak. W ogóle to USA z Rosją bardzo blisko tam jest, może ja wiem, tam są takie wyspy dwie i jakby ktoś, no ja wiem, może kilometr różnicy jest między Rosją a USA, to myślę, nam się wydaje, że to jest daleko między nimi, ale tak naprawdę to jest bardzo blisko. Dobra. Więc tak. Ja sobie tu jeszcze spojrzę, gdzie możemy się przenieść dalej. To już to o tym mówiłem. Okej, okay, dobra, już widzę. Tak, to może teraz, zanim przejdzie do kolejnego miejsca, to może opowiem, w jakim miejscu mieszkałem. Mieszkałem w miejscu takim. Był nam użyczony taki domek traperski. Prawie taki sam jak w The Long Dark. Także myślę, że wiesz, że jak wygląda. Naprawdę, dokładnie tak samo wygląda. Bo no, był parterowy, co prawda. No może tak, ja nakreślę, jak to w ogóle wygląda. Domek jest nad samym brzegiem jeziora. Jezioro, na środku jezioro są, jest kilka wysp, takich wysp pagórkowatych, a na samym, na trzecim planie są góry. Matanuska Mountains. Także efekt, jak się siedzi na tym pomoście, patrząc na te góry, z tyłu jest ten domek, po prostu jak zachodzi słońce i gdzieś tam daleko słychać, jak orzeł, prawda, krzyczy, to robi to niesamowite wrażenie. Naprawdę wtedy się czuje, że się żyje, bo tak. Wokół mnie nie ma nikogo. Do domu tam jest kilka kilometrów do domu mojego wujka, więc się to jest się praktycznie samym nad tym jeziorem. Jest tylko przyroda, ten domek traperski i nic więcej. A domek w środku wygląda w ten sposób, że po wejściu oczywiście jest moskitier. O, to w ogóle ciekawostka. Na Alasce są komary. I jak ktoś nie posiada jakiegoś repelentu, to jest po prostu koszmar. Ja się nie spodziewałem, że komary na Alasce mogą być tak męczące. A one są męczące z tego powodu, że po prostu mają bardzo krótki czas, kiedy mogą coś się najeść, więc po prostu tną niesamowicie. Ja byłem wysmarowany tym DEET, maksymalną dawką, jaką można było kupić w ogóle, ręce, nogi, kark i miałem na głowie kaptur. Twarzy nie chciałem tym za bardzo smarować, ale mimo właśnie, że byłem wysmarowany cały, to leciały prosto w twarz i gryzły w twarz. Po prostu to było, och, okropne to było. Wieczory to po prostu, oj, naprawdę. To aż się zastanawiałem, czy nie kupić jakieś siatki na głowę, bo po prostu cięły masakrycznie. No dobrze, to wróćmy do tego domku. Domek wygląda w ten sposób, że po lewej stronie jest taki piec na drzewo, na którym taka kuchenka troszkę, powiedzmy, jak nasze, w naszych takich chałupach, chatach polskich, ale jest dużo mniejsza, gdzie można, chyba są dwa palniki, takie powiedzmy miejsca, gdzie można postawić garnek, piekarnik i takie właśnie miejsce do nie wiem, pieczenia chyba właśnie też takie albo do utrzymania na ciepłem, żeby było jedzenie na przykład. Na samym końcu chaty są jakby dwa podwójne łóżka, zbudowane oczywiście z takich drewnianych belek. Położone jest na to materac, co wszystko jest zrobione ręcznie. I materac na dole jest jakby, są dwa podwójne, takie szerokie, prawie 1,60 m, a na górze jest tak jakby węższe, tak jakby było dla dzieci przygotowane, takie węższe łóżka na drabince, jeśli się wchodzi. Po prawej stronie jest stół, a po lewej stronie jest baniak z wodą, którą trzeba sobie przynieść, bo wody nie ma. Więc to jest typowo takie alaskańskie, że trzeba iść sobie do źródełka, nabrać wody, przegotować, no i ma się wodę do picia. To tak wygląda. Jeśli chodzi o sam domek, to domek nie był zupełnie tak super traperski, bo miał prąd. To było już duże ułatwienie, bo no, bez prądu byłoby naprawdę no, trudno. No ja wiem, że niektórzy lubią, ale no, ten prąd dużo, dużo ułatwiał. Jeśli chodzi o na przykład łazienkę, no to łazienka to był taki typowy wychodek, ale nietypowy, bo
był, jak na warunki takie, to był bardzo dobrze wykonany, bo był zrobiony, był dość duży, był nawet zrobiony pisuar. Jak na wychodek, to powiedziałbym szóstka z plusem. Naprawdę, bardzo fajny, jak na wychodek. No, wykonanie super. Ale natomiast ogrzewanie jak tam mieliście? Ogrzewanie, tak. Ogólnie można ogrzewać się piecem, natomiast można było ogrzać się prądem, czyli takimi po prostu grzejniczkami. Aha, czyli boiler, znaczy chodzi mi o łazienkę, no bo tutaj to piec, wiadomo, ale... No właśnie, łazienka to jest inna... Jeśli chodzi... Jako takiej łazienki tam nie było, bo była zbudowana taka sauna i po prostu ludzie, którzy tam mieszkają, to jeśli chodzi o kąpiel, to biorą ją w ten sposób, że po prostu rozgrzewają saunę i tą gorącą wodą, która się tam nagrzeje w tych wiadrach, taką myją się gąbką w ten sposób, taką gorącą wodą pocierając i oblewając się w ten sposób. Nie ma stricte takiej bieżącej wody akurat w tym miejscu. No to w ten sposób to wygląda. No ciekawie, nie powiem. Mhm. Można skoczyć oczywiście z sauny prosto do jeziora, bo to jest zaraz obok jeziora i się wykąpać. No po prostu to marzenie. Czy coś jeszcze, Michalek? Bo nie wiem, co, o czym mam jeszcze opowiadać. Powiedz. No, przede wszystkim, jak wygląda pokonywanie odległości tam, bo rozumiem, że byliście tylko w tym obszarze koło Anchorage, czy też gdzieś jakieś takie wypady robiliście dalsze? Był wypad, dwa wypady były zrobione, to teraz może o tym opowiem. Pojechaliśmy samochodem, w ogóle na Alasce zrobiliśmy samochodem prawie 4000 km, także trochę było jeżdżenia. Pojechaliśmy na północ, pojechaliśmy do miejscowości Talkeetna. Pojechaliśmy tam z jednego powodu. To jest kolejna rzecz, to jest moim zdaniem, jak ktoś jedzie na Alaskę, to jest punkt must have. Bo z Talkeetny, to jest taka malutka turystyczna miejscowość, startują samoloty, które lecą wokół góry Denali. Góra Denali to jest najwyższy szczyt Ameryki Północnej, ponad 6000 metrów nad poziomem morza. Także super. I tak, za nie pamiętam już ile, ale to było warte każdego dolara, to no, ponad $200 to kosztowało. Wykupiliśmy sobie lot wokół góry Denali, nad Parkiem Narodowym Denali. To było coś niesamowitego, to przeżycie. W ogóle też kolejna ciekawa sprawa, bo tak, będąc tam, będąc już na lotnisku w tej Talkeetnej, wchodząc do samolotu, patrzyłem, z kim będziemy lecieć, bo samolot był malutki. Samolot to był de Havilland Beaver, nie wiem, Beaver, to taki bardzo znany, stary samolot, też na Alasce bardzo użytkowany, on ma chyba, nie wiem, 60 lat na pewno. I ten samolot był mały, 8 chyba osobowy. I patrzę, z kim będziemy lecieć, jakby w grupie. A te osoby mają koszulkę taką sportową z flagą Litwy. Ja pytam, skąd wy jesteście? Po angielsku do nich. A oni mówią, że z Litwy. A ja mówię, o, z Litwy, a my jesteśmy z Polski. I wiesz co, i to był niesamowity wybuch w ogóle takiej serdeczności. O, jesteśmy sąsiadami, jak fajnie się spotkaliśmy na końcu świata. Najpierw zaczęliśmy rozmawiać po angielsku. I ja ich zapytałem, czy może mówią po polsku. I zaczęli mi odpowiadać niesamowicie dobrą, piękną polszczyzną. Nie, byłem naprawdę zaskoczony, że oni tak dobrze mówią, ale tak dobrze mówią po polsku. Pytam, czy jesteście Polakami? Nie, nie, że oni są Litwinami i tutaj przyjechali, ale oni tam Polaków znają i między nimi tam się poruszają, więc Polski znają bardzo dobrze. No, po prostu niesamowite. W ogóle to było takie bardzo miłe, to taka ta serdeczność, że niby tak patrząc politycznie, tak z Litwinami się lubimy, nie lubimy, ale ta serdeczność mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczyła. Znaczy z Litwinami to się chyba bardzo lubimy teraz. Teraz tak, ale znaczy miałem takie wrażenie, że Polacy lubią Litwinów, ale w drugą stronę to już tak nie do końca. Ale tutaj się przekonałem, że chyba jednak jest tak, że to w dwie strony działa. Tak, no więc tak, wsiadając do tego samolotu, to był oczywiście instruktaż, co jest gdzie i jak. I tu też kolejna ciekawostka. Wszystkie samoloty turystyczne, które przewożą turystów, pasażerów, każdy samolot właśnie ma
podwójną radiostację, ma prowiant na 3 dni oraz namiot, że jeżeli się samolot gdzieś rozbije albo gdzieś wyląduje w jakiejś głuszy, to przez 3 dni muszą mieć, dla każdego pasażera musi być prowiant na 3 dni. Także byłem zaskoczony, że to jest w ogóle w prawie takie coś obligatoryjne, także no byłem, nie chciałem się rozbijać gdzieś na środku Alaski, ale byłem jakby troszkę uspokojony, że to nie jest tak, wiesz, radź sobie sam, totalny survival, tak jak w The Long Dark, tak, czy coś. Mm. No właśnie teraz oglądam te zdjęcia z tego Parku Narodowego, to trzeba przyznać, że coś niesamowitego. To jest to kolejna rzecz, która wgniata fotel, no to chyba jest numer jeden moim zdaniem na Alasce, żeby zobaczyć górę Denali. Naprawdę coś niesamowitego. Park Narodowy Denali w ogóle jest bardzo, bardzo duży, bo on jest wielkości województwa dolnośląskiego praktycznie. No niech sobie ktoś wyobrazi, że to całe województwo dolnośląskie to jest po prostu park narodowy. To jest coś niesamowitego. No jest dzicz maksymalna. I ten lot trwał około godzinę. Samolot się wznosi na około 3000 metrów, gdzieś tak mniej więcej na połowę góry, ale bardzo dobrze jest, bardzo dobrze widać. Piękno niesamowite, wiele lodowców się widzi, zwierzęta na dole, no po prostu niesamowite widoki. Super, super, super sprawa. No i po godzinie samolot ląduje, prawda? No i tyle. Tak. Co dalej? Potem pojechaliśmy dalej na północ. Pojechaliśmy już potem bezpośrednio do Fairbanks. Chciałem koniecznie pojechać do Fairbanks, bo to jest takie duże miasto, najbardziej na północ. Parę razy oglądałem jakieś tam programy i tam zimą to jest oczywiście minus 60 stopni. Chciałem koniecznie tam być. No i jeśli chodzi o samo miasto, to Fairbanks wygląda, jest bardzo też takie... bardzo rozległe, a znowu nie ma zbyt wielu mieszkańców. Bardzo niska zabudowa, centrum wyglądało bardzo sennie, chodząc po głównej ulicy to wyglądało jak praktycznie wymarłe miasto. No, takie też średnie wrażenie sprawiało to miasto. No, jak wszedłem do takiego sklepu, właściwie to był taki pasaż handlowy, to tam świat się zatrzymał w latach 80. To takie witryny, no po prostu niesamowite. To też było w sumie ciekawie, że to tak tam wygląda. I w Fairbanks też jest tylko jedna bardzo fajna rzecz, jest Muzeum Motoryzacji, to też bardzo polecam, żeby to jest jedyna rzecz, którą chyba naprawdę warto zobaczyć w Fairbanks. To Muzeum Motoryzacji, to się nazywa Fountainhead Antique Auto Museum, tak to się nazywa. I tam są naprawdę bardzo, bardzo stare samochody, bo najmłodszym samochodem jest samochód z 1936 roku. To jest najmłodszy samochód, więc tam są dużo, dużo starsze. I tych samochodów jest no prawie setka. I można bardzo blisko podejść, zrobić zdjęcia. No naprawdę, jak ktoś się interesuje motoryzacją, to też fajna gratka, żeby to zobaczyć, bo wszystko lśni, jest chromowane. No... bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Tam też, bo też jest jakby taka, powiedzmy, część dla kobiet albo dla osób, które interesują się modą, są też wystawione suknie z tamtego czasu. I też jest taka jedna suknia ciekawa, bo jest tam suknia, które elementy takie błyszczące są zrobione z elementów owadów, to konkretnie z takich chrząszczy, czyli tak świecą na taki benzynowy kolor, bym powiedział, taki zielony. I to też, no, ciekawie to wyglądało, że jest suknia zrobiona z elementami właśnie zwierząt. To było naprawdę ciekawe. No dobra, więc tak, jedziemy z tego Fairbanks. Ogólnie w ogóle Fairbanks to jest chyba, taką ciemną stronę karty powiem, Fairbanks to jest chyba najbardziej takie kryminalno-genne miasto Alaski i tam niestety no nie jest za bezpiecznie ogólnie. Tam się tak w ogóle okazało, że jak wyjechaliśmy, to 2 dni później była jakaś strzelanina i w ogóle ktoś tam zginął, także po prostu USA w pełnej krasie. Tak. I potem wracając z Fairbanks zatrzymaliśmy się w miejscowości Healy i w tej miejscowości był motel. A też tam taka jest kolejna ciekawostka, że niedaleko tej miejscowości Healy, ja teraz nie pamiętam tytułu tego filmu, ale chodzi o to, że był tam taki student, który postanowił zamieszkać w autobusie. Nie wiem, czy no kurczę, kolejny. No to podstawowy film. Tak, tak, uleciał mi tytuł, nie wiem, czy może przypomnisz.
Ojeny. No właśnie. Tak. No to właśnie niedaleko miejscowości, tej miejscowości Hili jest to miejsce, gdzie ten nieszczęśnik zmarł. I ogólnie ten autobus tam stał przez wiele lat, no ale przez to, że były tam w ogóle wycieczki częste, żeby go zobaczyć, to go po prostu stamtąd zabrano i odrestaurowano, i on jest w jakimś innym miejscu przeniesiony, ale jak ktoś bardzo chce, to może go zobaczyć, bo na miejscu, z tego co pamiętam, bo nie mieliśmy niestety czasu, to jest po prostu jego kopia gdzieś wystawiona, żeby można było zobaczyć, jak on wygląda. Także no, to jest to miejsce. No, tylko O. że tutaj teraz jak się patrzy, to jest teren, powiedzmy, no nie powiem, że zurbanizowany, ale jest dużo domków i tak dalej, a wtedy w filmie, no to tam była kompletna głusza, nie? Tak. Tam, gdzie ten No tak, ale autobus stał. to jest niedaleko od tego miejsca, bo to jest kawałeczek, no kilkanaście kilometrów, może kilkadziesiąt tutaj. No, no, Po prostu najbliżej. W filmie to było tak, że on przekroczył rzekę, nie? I później ta rzeka wezbrała i już nie mógł się cofnąć. Tak. Tak to tam było. No może teraz tak. Jeśli chodzi o takie rzeczy też techniczne, to na Alasce jest duży problem z internetem. Jest duży problem z internetem, szczególnie powiedzmy polskim, bo akurat tak się złożyło, że moja karta nie działała, GSM również. Był tylko jeden provider, czyli ten operator, który działał z europejskimi kartami, to był CGI. Inne w ogóle nie chciały współpracować, w ogóle nie działało. I ten CGI miał tylko i wyłącznie zasięg w dużych miastach, a po drodze to w ogóle go nie było. No i tu no, był problem w ogóle z komunikacją się z domem, bo dzwonienie z telefonu komórkowego do Polski to po prostu jest koszt kosmiczny i nie polecam. Jedynie co nas ratowało, to jak byliśmy w jakiejś kawiarni i w tej kawiarni było Wi-Fi, to dzwoniliśmy z WhatsAppa za pomocą Wi-Fi i tak się kontaktowaliśmy z domem, bo no, był duży problem tam. Bo miałem taki w ogóle pomysł, żeby po prostu pójść i kupić kartę SIM amerykańską, włożyć ją do mojego telefonu i żeby w ten sposób sobie poradzić. No ale poszedłem do takiego salonu, powiedziałem, że chciałbym sprawdzić, czy mógłbym kupić taką kartę. Pan powiedział, no to muszę sprawdzić, czy będzie działało z pana telefonem. No włożył tą kartę i nie działało. I byłem w trzech miejscach i to nie działało. I pan powiedział, że jedyną opcją to po prostu jest kupienie najtańszego telefonu u nich z amerykańską kartą i wtedy tam się miało kilkanaście gigabajtów jakby do wykorzystania. No to jak ktoś przyjeżdża na dłużej niż na 3 tygodnie, no to się opłaca, no ale aha, bo nie powiedziałem ceny. Cena to była $100 za telefon najtańszy. No to jak ktoś przyjeżdża i musi, no to okej, ale no dla mnie to, dla nas to było za dużo, szczególnie, że 3 tygodnie, no to jakoś sobie bez tego poradziliśmy. A ceny w knajpach, ceny w jakichś sklepach, nie wiem, bo stołowaliście się zazwyczaj w jakichś knajpach pewnie, czy sami gotowaliście? Jeśli chodzi o śniadania, to właśnie robiliśmy sobie sami jedzenie, śniadania. Śniadanie, no to chleb był dość drogi, bo kosztował $9 za bochenek. Tylko że to był taki duży chleb, kilogramowy. Oczywiście, to powiedzmy, że to jest chlebopodobny produkt, bo to była taka glina, wiadomo. No to wiadomo, do tego jakieś tam kiełbaski, czy dżem, czy można było kupić jakieś musli, granole, coś takiego powiedzmy przystępnego. Natomiast jeśli chodzi o ceny, no to Alaska jest droga. Drogie jest jedzenie. No powiem tak, w takiej knajpie, gdzie zamówiliśmy śniadanie było, no nie ukrywajmy, obfite, to śniadanie kosztuje $17-18. Za śniadanie. Plus jest taki, że jak ktoś naprawdę lubi dużo zjeść, to się naje, bo ja nie mogłem zjeść całego śniadania, także spoko. Ale no to tyle kosztuje, takie są ceny. Obiad, jak ktoś w knajpę taką powiedzmy azjatycką znajdzie knajpę, no to za dwadzieścia kilka dolarów obiad zje. No coś takiego. Plus jest taki, że w amerykańskich restauracjach jest tak, że do posiłku jest serwowana woda za darmo i dolewają tą wodę. Ona po prostu jest kranówką, tak, ale jak ktoś chce się napić, to się tej wody po prostu napije. To tak wygląda. Ale wiesz co, to w wielu miejscach takie coś jest, tylko Tak. u nas akurat jest takie, no, zupełnie co innego.
Tak. To jeśli chodzi o jedzenie, no. Byłem w amerykańskim McDonaldzie, bo tak mnie kiedyś nastraszono, że kurczę, że te nasze McDonaldy to są lepsze, a te amerykańskie to niedobre. Myślę sobie, dobra, pojadę, sprawdzę. No i byłem w miejscu, w McDonaldzie amerykańskim na Alasce i powiem tak. Zamówiłem cheeseburgera, czyli standardową pozycję, i smakował identycznie jak w Polsce. Był taki sam. Ale jak zamówiłem frytki, to niestety nie wiem, co się stało, albo było coś nie tak, ale były gorsze frytki niż w Polsce. I kolejna rzecz, która mnie wkurzała strasznie na Alasce, to kawa i jej smak. Bo kawa tam wszędzie była po prostu nie do zniesienia dla mnie. Ten smak mnie odrzuca tak, że nie dało rady pić. Byłem już tak zdesperowany, że chciałem kupić jakąkolwiek rozpuszczalną kawę, co w ogóle dla mnie to już jest desperacja totalna, ale żeby chociaż coś takiego. To oczywiście nie ma czegoś takiego. Jest albo sypana, której jest w ogóle mało, albo w ziarnach do mielenia, albo kapsułki. I nic innego nie było do wyboru. I masakra. No i zgłosiłem swój problem mojemu wujowi, no to on powiedział, wiesz co, to ja cię zabiorę do takiego europejskiego sklepu. No i pojechaliśmy w do miejscowości Wasilla. I w tej miejscowości Wasilla był ten sklep. I wszedłem do tego sklepu i patrzę, myślę sobie, europejski sklep, o, to może będzie coś z Polski. No i byłem wyczulony na polskie, prawda, produkty. No i znalazłem polskie produkty. Były galaretki, mieszanka krakowska była, można było kupić. Były polskie delicje. Było polskie Prince Polo. I tak szukając tej kawy, szukam, jest kawa rozpuszczalna, Hallak, wyobraź sobie, mokate, polskie mokate, można było kupić i kupiłem mokate i byłem szczęśliwy, że mogłem wpić w miarę pijalną kawę tam. Także no, to było Ale ciekawe. Aha, i były... konsultowałeś to z wujem, to znaczy. Dałeś mu To tej znaczy... mokaty do spróbowania, żeby, czy może taką podłą kawę po prostu gdzieś piłeś? Nie, ja nie piłem po kawę, naprawdę, bo ja piłem kawę w kawiarniach, po prostu kupowałem kawę, taką najzwyklejszą kawę czarną, bo ja taką pijam, to no, nie wiem, o co chodzi, bo byłem w wielu miejscach i wszędzie ta kawa tak samo paskudnie smakowała. Ja nie wiem, czy to jakiś sposób palenia tej kawy, czy zaparzania, nie mam pojęcia. Wszędzie była, no, to nie była taka włoska kawa, do której jestem przyzwyczajony, no, nie wiem, no, to było trudne dla mnie bardzo. Przeżycie, że tej kawy nie było. A, no właśnie, bo też chciałem napić się herbaty takiej normalnej. To tam, żeby kupić normalną czarną herbatę, to też jest trochę problem, bo z reguły te herbaty to Amerykanie piją, przynajmniej na Alasce, z jakimiś przyprawami, jakieś spicy, takie, wiesz, różne takie wynalazki, co miało pewien koloryt, natomiast, no widzisz, jesteś daleko, chciałbyś coś normalnego spróbować, w sensie wypić sobie czarną herbatę, no i był trochę problem. Dopiero w tym europejskim sklepie też coś tam udało się kupić, jakaś to była herbata. Oj, jakaś angielska to była, pamiętam, herbata, nie pamiętam teraz nazwy, ale była taka, co jest u nas w Polsce w sklepach również, więc smakowała tak samo. Tak. To jeśli chodzi o to. Co tam jeszcze? Mogę powiedzieć, że tak. O. Później z tego Hilli pojechaliśmy do właśnie, żeby wjechać do tego parku Denali. I teraz tak. Halak, ja wiem, że ty lubisz samotne podróże i jest tam taka opcja, że płaci się $13 i wchodzi się do tego parku i robisz, co chcesz. Robisz, co chcesz. Możesz spać, biwakować, co tam... Możesz. Oczywiście, jeśli chodzi o biwakowanie, no to musisz uważać, żeby nie zaprószyć ognia i tak dalej. Natomiast no, praktycznie są tylko niektóre strefy są wyłączone z powodu bezpieczeństwa turystów, bo bywa tak, że na przykład w tej okolicy bardzo dużo niedźwiedzi się kręci i nie polecają tam spać. Ale ogólnie praktycznie cały park jest do dyspozycji takiego podrywnika. To jest w ogóle fajne. Są też w parku takie miejsca, gdzie można wynająć takie właśnie domki, cabin. Gdzie są totalnie spartańskie warunki, w sensie, że jest tylko prąd, woda, ale toaleta już jest takie typowo taki wychodek, tak? Tylko taki powiedzmy zbiorczy, nie wiem, to chyba jakieś szambo jest zrobione. No i tych turystów jest dość dużo, ale oni w tym parku po prostu tak znikają, to nie są jakieś nasze polskie Karkonosze czy Tatry, że po prostu stoisz w kolejce, żeby wejść na górę. No nie, to tam tak nie wygląda, to po prostu
Ci ludzie się tak rozchodzą w różne miejsca, że ich praktycznie nie widać. I myśmy zamówili taką wycieczkę, bo też no, przez to, że nie mogliśmy za dużo pieniędzy też wydać na noclegi, to musieliśmy wszystko tak w czasie skompensować. A droga z Anchorage do Fairbanks, czy tam nawet do tego parku Denali, to jest 5-6 godzin jazdy non-stop. Bo to też jeszcze powiem o drogach alaskańskich, w sensie to za chwilkę, ale no po prostu musieliśmy to w miarę szybko pozwiedzać, żeby zobaczyć, bo tyle rzeczy jest do zobaczenia. To wynajęliśmy taką wycieczkę, że wsiada się do takiego autobusu, takiego typowo amerykańskiego szkolnego autobusu, gdzie jest tam, nie wiem, 50 miejsc, i jest pani kierowca, była akurat pani kierowca, i która jest jednocześnie przewodnikiem. I ona wjeżdża do tego parku. I jadąc tą główną szosą, jeżeli zauważy jakieś zwierzę dzikie, to się zatrzymuje i mówi: proszę patrzeć w prawo i tak dalej. I z tego autobusu można robić zdjęcia. Ja wiem, że to tak wygląda jak takie, wiesz, wycieczki amerykańskie, że obwożą i tak dalej, ale to naprawdę było fajne, bo można było wiele zwierząt w krótkim czasie zobaczyć. No i tak, oczywiście bardzo szybko znaleźliśmy jakiegoś dwa dzikie łosie, które były bardzo blisko. Bardzo wiele karibu, takie stada, które były w odległości, ja wiem, no może 700-800 metrów, które przemierzały jakieś wzgórza niedaleko drogi. Były oczywiście dwa niedźwiedzie. Te dwa niedźwiedzie były w odległości, ja wiem, też jakieś, no troszkę dalej, może kilometr, ale to jest tak, bo akurat było ułożone, że droga była w dolinie, a te niedźwiedzie były na takim delikatnym wzgórzu, więc one były bardzo fajnie widoczne. A oprócz tego pani ma jeszcze taką kamerę z zoomem i w środku są takie monitory, więc pani może zbliżyć na tego niedźwiedzia i można sobie go dokładnie obejrzeć, jak on wygląda. Także to było fajne. No i ta wycieczka trwała nie, chyba 4 godziny, tak mi się wydaje. I pani jak ktoś jakby tak mówi, że jeżeli ktoś zobaczy jakieś zwierzę, to proszę krzyczeć stop. Pani się zatrzymuje, no i można sobie pooglądać te zwierzęta. Oprócz tego, tak, halak? A widziałeś jakichś pieszych tam turystów, czy nie? Tak, widziałem, oczywiście, było widać z autobusu. Gdzieś tam daleko jakieś takie dwie kropki, prawda, czarno-niebieskie jakieś kurtki było widać, gdzieś tam maszerują. To tak, oczywiście, było, ale to trzeba, po pierwsze, było, parę razy było tak, że ktoś krzyczał: stop, stop, widzę, że kogoś coś tam widzi, i pani się zatrzymuje, okazuje się, że to po prostu gdzieś na jakieś grani turyści idą i udają zwierzęta, prawda, no, to tak wyglądało. Co tam jeszcze? Ogólnie, aha, to jeszcze, to dobra. Jeszcze inna sprawa. Też taką kolejną, taką śmieszną anegdotkę opowiem, bo ja akurat na Alaskę pojechałem ubrany tak typowo trekkingowo, czyli miałem takie oliwkowe spodnie z dużymi kieszeniami, żeby coś tam włożyć, prawda? Polar też akurat był oliwkowy. I tak sobie pomyślałem, jadąc na Alaskę, że tutaj po lewej stronie mam takie rzepy Velcro, że sobie przypnę polską flagę, że akurat jak ktoś będzie z Polski, to podejdzie, nie? Bo tak jak ktoś nie usłyszy albo tego, to byłoby właśnie ciekawe spotkać Polaka na Alasce. No i na lewym ramieniu miałem polską flagę, a na prawym miałem herb Wrocławia miałem akurat. I okazało się, że właśnie w tym parku Denali podeszła do mnie pani, mówiąc: dzień dobry. I mówię: dzień dobry. I zaczęliśmy rozmowę i okazało się, że pani jest Polką, ale ona już mieszka od wielu lat w USA, była z Filadelfii. No, zamieniliśmy tam kilka słów, skąd jestem i tak dalej, i że przyjechali tutaj na Alaskę na wakacje. No i tak, wiesz, taka rozmowa zwykła, nie? Ale to było takie fajne, właśnie ciekawe. Na to liczyłem, że właśnie w ten sposób ściągnę kogoś takiego i że sobie porozmawiam. Natomiast okazuje się, że mając taki wygląd na Alasce, prawdopodobnie, bo w ogóle zaczęło się dziać dziwne rzeczy. Bo jadąc tym samochodem, prowadząc, czy prowadził to mój tata, różne samochody do nas machały albo trąbiły. Albo na przykład w USA są takie, znaczy na Alasce są takie miejsca, gdzie można po prostu piękne zdjęcie zrobić. Jest po prostu taka zatoczka, jest takie miejsce parkingowe i można piękne zdjęcie zrobić. I robiąc kiedyś takie zdjęcie, stojąc tak bezpośrednio przy jezdni, jakiś samochód do mnie trąbił i mi machał. I ja zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. To było, naprawdę, to było już bardzo dziwne, bo to było już, nie wiem, szósty, siódmy raz. I nie wiedziałem, co się dzieje. I później, będąc, właśnie kupując w ogóle te bilety do
do parku tego, gdzie były te zwierzęta, zaraz, do tej farmy reniferów, to gość się mnie zapytał, czy mam zniżkę dla weteranów. I ja mu odpowiadam, że nie, nie mam zniżki dla weteranów. I w paru miejscach non-stop pytano mnie o tą zniżkę. I chyba wymyśliłem, że po prostu byłem mylony z żołnierzem amerykańskim, bo te oznaczenia były dla nich niejasne, z daleka czy coś takiego. To było w ogóle bardzo dziwne. I non-stop mnie zaczepiali i pozdrawiali. To było w ogóle bardzo dziwne i ciekawe, bo naprawdę już... Potem, powiem szczerze, byłem taki już skonsternowany i mówię, kurczę, chyba to znajmę, no bo biorą mnie za żołnierza, a nim nie jestem. To takie dziwne, prawda? Nie wiem, czemu to tak wyglądało, ale no naprawdę, no 7-6 razy ktoś po prostu mijając mnie z naprzeciwka samochodem, czy przechodząc mnie pozdrawiał, krzyczył albo pokazywał kciuk do góry. Także no nie wiem, no dziwna sprawa, prawda? No ale zawsze jakieś, wiesz, urozmaicenie, ułatwienie może w no, jakichś tak, sytuacjach. Tak, właśnie, bo zauważyłem, że oni mają taki duży szacunek do munduru i po prostu są, mają jakby taki respekt przed mundurowym. I to tam tak wyglądało przynajmniej. Okej. Okay. Co tam jeszcze? Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Ale może pytaj, że bo... No nie wiem, to wyczerpałeś temat to totalnie. Znaczy, jeżeli chodzi o całą Alaskę, jeżeli tak weźmiemy, bo widzę, że tutaj operowaliście w tym rejonie Anchorage. Tak. Czy są jakieś wycieczki, powiedzmy, nie wiem, czy loty takie dalsze, no bo mamy tu jeszcze dużo miejscowości takich poza trasą, że tak znaczy, powiem. Te miejscowości poza trasą, to najczęściej to, jeżeli chcesz się tam dostać, to prawdopodobnie poza trasą to musisz wynająć sobie samolot i pilota, aha, bo inaczej się no, nie da dojechać tam za bardzo, po prostu to tak wygląda, że po prostu... Albo na przykład są, może tak kombinują, że na przykład ktoś wiezie jakiś transport żywności albo coś na sprzedaż, to pytasz, czy przy okazji, jak cię weźmie, czy możecie wziąć jako pasażera. No to wtedy czasami się zgadzają, tam troszkę taniej to wychodzi, niż jakbyś tak stricte chciał wynająć po prostu pilota, żeby cię zawiózł tu i tam. No. Bo tych mogę parków jeszcze... jest, tych parków jest tutaj od groma, nie? Tak. Na Alasce. Widzę, że co chwilę praktycznie, jak jest coś ciekawego, to zrobili z tego park. No ale też ludzi, tak jak mówiłeś, jest niedużo. Tych jezior w niektórych miejscach to jest po prostu, no... Tak, jezior tak jak jest Durszlak, wiele. Nie? Tak wygląda praktycznie tak, ten... Tak, tak. Właśnie mówiłem. I widać, że to są takie rejony, powiedziałbym, no... W sumie dziewicze, bo... Nie ma ani dróg żadnych, bo nie może być, więc można wylądować. Nawet jak tego ludzika trzymam nad takim obszarem z Google, to nie ma nawet pojedynczych kropek, nie, żeby upuścić. To jest tak odległy teren. Alaska jest bardzo, bardzo dziewicza i taka bardzo naturalna. Jak ktoś chce zobaczyć taką prawdziwą przyrodę w ogóle nietkniętą człowiekiem, to na pewno będzie zadowolony i zachwycony. No właśnie, może tak. Ogólnie jeszcze tylko powiem na przykład o drogach, bo na Alasce dozwolona maksymalna prędkość to jest 65 mil na godzinę i kierowcy raczej to przestrzegają, co najwyżej przekraczają o 5 mil, nie jadą szybciej. Natomiast zauważyłem taki plus, że przy tej drodze stanowej numer 1 albo 3 są bardzo szeroko wykoszone pobocza. I to jak wracaliśmy raz późno właśnie z Fairbanks, to już było późno w nocy, no właśnie, późno w nocy, a było jasno, to też to trzeba o tym powiedzieć, że tam ciemno się zaczyna robić koło 23 coś, a zaczyna znowu i robi się powiedzmy taki półmrok, a znowu jasno tak normalnie się zaczyna robić koło godziny 4. No to wzdłuż poboczy bardzo dużo zwierzyny się pojawia i widać naprawdę łosie. Łosie, które przechodzą z jednej strony na drugą i to wykoszone pobocze naprawdę ułatwia sprawę dla kierowców, bo po prostu tego łosia widać dużo wcześniej, niż jakby nagle wychodził zza lasu, zza krzaków i po prostu... A trafienie łosia to jest po prostu katastrofa i dla łosia, a szczególnie dla kierowcy i pasażera, to bardzo się często źle kończy. No w tak, ogóle bo taka to jest ciekawostka... duże zwierzę, duża masa. Tak, duża masa. W ogóle alaskańskie łosie są największymi łosiami na świecie. One są najcięższe i największe. Tak, przy drodze stanowej między Anchorage a Wasilo jest taki w ogóle licznik zabitych łosi tego lata. Oni mają taki licznik i oni tam dokładają cyferki, jak ktoś zginie. Nie wiem, czemu to tak jest.
ale tam taki licznik jest i można zobaczyć, ile zginęło. A akurat jak my byliśmy, to cały czas pokazywał zero. No to chyba dobrze. O, bo tak, Alaska to też Amerykanie, Amerykanie to przecież broń palna, prawda? Mhm. I bardzo często na Alasce, szczególnie jak się tak troszkę w boczną drogę zjedzie, mają jakąś taką dziwną ochotę strzelania do znaków i większość znaków jest podziurawionych przez kule. No, tak, no taka zabawa chyba. I w na Alasce rzeczywiście ta broń jest. Ludzie chodzą z bronią. Każdy jakby ma do tego taki respekt do drugiego człowieka, że wie, że może mieć broń i raczej jakiś awantur nie widziałem. Nawet kłótni czy coś, to nic takiego nie miało miejsca. W ogóle właśnie mój wuj też ma kolekcję broni i był tak uprzejmy mi ją pokazać i strzelałem z broni. Tutaj taki ciekawszy jego egzemplarza strzelałem, to było japoński karabin zdobyty przez jego tatę na wojnie w Pacyfiku. Nie pamiętam nazwy teraz, bo mi uleciała. Chyba Arisaka. O, to chyba była Arisaka. To strzelając z takiego karabinu byłem niesamowicie taki przejęty i czuć tą broń to było niesamowite przeżycie dla mnie. I byłem zaskoczony, że był taki mały odrzut. W ogóle nie było odrzutu w tym karabinie. Po prostu, a ta broń ma tyle lat i w ogóle była tak dawno używana. No, to niesamowite uczucie było. Ach, tak. O, jeszcze powiem o takiej rzeczy, ale to długi będzie materiał, ale kurczę. Jeszcze powiem o takim symbolu, powiedzmy, Alaski. Może też nie jest takie oczywiste. Jest to taka roślina, taki kwiat, który nazywa się fireweed. I on jest taki różowy, bardzo ładny, możesz sobie wygooglować. I ja byłem bardzo ciekawy nazwy, skąd ta nazwa. Więc zapytałem właśnie, jak to powiedzieć, tubylców, skąd ta nazwa. To mi odpowiedziano, że jest to kwiat, właściwie roślina, która najszybciej wyrasta po pożarze. Ona natychmiast po pożarze rośnie i kwitnie i wtedy, no i dlatego stąd ta nazwa fireweed. A, czyli pewnie jakieś nasiono ma wytrzymałe na wysoką temperaturę. Tak, tak. I właśnie po prostu jak jedzie się przez Alaskę, to ta roślina jest non-stop gdzieś przy poboczu i kwitnie i bardzo pięknie to wygląda, także w fotografii to się pięknie komponuje. Jeszcze mogę też opowiedzieć tak króciutko jeszcze o polowaniu, bo na Alasce jest to dość popularne. I na przykład taka ciekawostka, że jeżeli polują na niedźwiedzie, to poluje się na niedźwiedzie, które nie jedzą ryb. Bo mięso z niedźwiedzia, które spożywa ryby, jest po prostu bardzo niesmaczne. A poluje się na niedźwiedzie, które jedzą jagody. I te, które jedzą jagody, jest smaczne. No to tak. To takie, no ciekawe to było. Nie powiem. No ale to skąd wiedzą, który niedźwiedź jadł ryby, a który jagody? Wydaje mi się, że po prostu wybierają miejsca, gdzie ten niedźwiedź chodzi. Jeżeli niedźwiedź ma daleko do ryb, to jest duża szansa, że je raczej jagody niż ryby, wiesz? Wydaje mi się, że w ten sposób to robią. Jeszcze a propos polowań, na przykład w USA na Alasce jest zakazane polowanie z helikoptera, że nie wolno czegoś takiego robić, że po prostu robią nagonkę albo gdzieś lądują helikopterem na rzece, albo strzelanie z helikoptera do zwierząt jest zabronione, jest nielegalne, po prostu uważają, że to jest nie fair i jak już ma być polowanie, to musi być myśliwy kontra zwierzyny, a nie, że jakieś tam używanie helikopterów i oszukiwanie. No bo tam chyba różnie polują, nie tylko z bronią palną, ale też tradycyjnie, tam jakimiś łukami, kuszami i tak dalej, nie? Też tak, też się tak zdarza. Chociaż Amerykanie uwielbiają broń palną i bardzo z niej lubią korzystać. A na przykład kolejna rzecz, bo też tam z rodziny jeden jest myśliwym i opowiadał, jak to co roku jeździ. W ogóle jest tam takie prawo, że możesz upolować jednego łosia rocznie, jako ty, jako myśliwy. I oni korzystają z tego prawa, że jadą właśnie raz w roku na 2 tygodnie gdzieś tam na północ od Fairbanks, północny zachód, w te miejsca i tam polują na łosie. No i jak już upolują tego łosia, to jadą w kilku kolegów tam jedzie z nim, to dzielą tego łosia na miejscu na kawałki, później to mięso przewożą do domu, robią z tego przetworu, robią kiełbasę i mają praktycznie jedzenie na cały rok. W takiej wielkiej zamrażarce tego łosia trzymają. I oni tak po prostu to robią.
I to jest dla nich normalne, że po prostu zabijają łosia i po prostu go jedzą. To jest No, ciekawe. ale to jest, wiesz, naturalne przynajmniej, nie tylko dla trofeum, ale nic się nie marnuje, nie? No i też mi opowiadał ten myśliwy, że jeżeli w okolicy polowania na łosia jest niedźwiedź, to on mówi, że musi trafić za pierwszym razem, bo jak po pierwszym strzale niedźwiedź słyszy mniej więcej z której strony padł strzał i jak padnie z drugiej strony strzał, znaczy po raz drugi jest wystrzelony, to już wie, z której strony padł strzał i biegnie w kierunku zwierzyny. I po prostu jak już dopadnie do tego łosia, to po prostu już nie da się go odciągnąć, on zjada tego łosia praktycznie od razu. To jest w ogóle ciekawe, że już one się, te niedźwiedzie się tam tak nauczyły, żeby tak robić. To też było zaskoczeniem, że niedźwiedź chce zjeść łosia. No dziwne, prawda? Ale no tak mi powiedziano, no to wierzę, że tak jest. No to łatwa zdobycz. Normalnie by nie miał tak łatwo. Tak, tylko właśnie, że one się nauczyły, że jak z której strony pada strzał i już wtedy potrafią zlokalizować, gdzie mają szukać potencjalnie padniętej zwierzyny. To takie coś. Cóż jeszcze mógłbym rzec? Aha, jeszcze taką jedną śmieszną historyjkę może opowiem, anegdotkę i chyba i tyle, bo już to, nie wiem, jak to trwa, ale to No, nagranie. w tym momencie już mamy ponad 1,5 godziny chyba. No, pięknie. Tak, to właśnie opowiada mi wuj, że kiedyś wybrał się z kolegami też na polowanie, to było dawno temu, i polecieli tam samolotem, właśnie w takie bardzo niedostępne miejsce. Tam praktycznie to było takie jezioro, gdzie można było wylądować samolotem, takim wodno-samolotem. No i ten jego, jeden z tych kolegów miał tam taki właśnie domek, cabin. No i wylądowali tam w tym domku, ale wcześniej ktoś inny, jego kolega, był tam wcześniej i powiedział mu, że ten jego domek został zdemolowany przez niedźwiedzia i no jest w opłakanym stanie. To ten właściciel był strasznie zdenerwowany na to i powiedział, że o nie, tak to nie będzie. I polecieli właśnie tam zobaczyć ten domek. No i rzeczywiście tutaj wybite okno, z środku po prostu kipisz totalny. Mówi, to trochę jego wina, bo tam zostawił jakąś część zapasów i niedźwiedź się do tego dobrał i wszystko roztrzaskał. No i będąc tam chwilę, zauważyli, że jakiś niedźwiedź jest w pobliżu. Więc stwierdził, dobra, to ja na ciebie, dziadzie, zapoluję. Mówi, o, tak to nie będzie. Żeby tak było jasne, domek jest nad samym jeziorem, przy samej linii brzegowej. No i zapadła noc. I on mówi tak, to ja rozłożę tu przynętę, tam położył jakieś tam ryby, tego, ten, i wszedł na dach tego domku i czekał ze strzelbą na tym dachu. No i ciemna noc, nic nie widać. I czeka jedną godzinę, drugą, trzecią. Nagle słyszy szelest, że idzie. O, mówię, dobra, już cię ma. Już słyszy, jest coraz bliżej. I strzela tak 3-4 razy, strzela i cisza. Ale noc jest tak ciemna, że nic nie widać. Totalnie. Latarki nie świeci, nie, dobra. Zszedł na dół, budzi się rano, patrzy. Przynęta jest. Niedźwiedzia nie ma. Ran też nie ma. Potem patrzy na pomost, a łódki też nie ma. Łódkę zatopił własną i niestety, no, nie miał już więcej łódki wtedy na tym jeziorze, bo zatopił ją właśnie tymi strzałami. Także taka historyjka. To pech. To już typowy pech. Dobrze, słuchaj, no to mam nadzieję, że fajnie wam się słuchało. Dzięki serdeczne za opowieść. Bardzo dużo opowieści, bo jeszcze tych historyjek mam dużo, ale już chyba wystarczy, wydaje mi się. No mamy 1,5 godziny około materiału, chyba tam na początku jeszcze coś utnę. Także myślę, będzie ok, a jakby ktoś chciał się wybrać na Alaskę, to przynajmniej z pierwszej ręki ma. Bo kiedy byłeś konkretnie? Przełom lipca i sierpnia. A, teraz. Czyli w tym roku, no, czyli świeże informacje. Świeże informacje, dokładnie tak. Dobra, moi drodzy, no to będziemy się z wami żegnać. Żegnamy się i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.